Cześć wszystkim, tu znowu Płynio 7, to jest dalszy ciąg Arcanum. Patrzcie co odkryłem. F7. Nie było to takie... domyślne. Ale okej, okay, ale jest jednak. I to się liczy. Okej, okay, dobra, idziemy dalej. Idziemy tutaj trochę więcej wilków. A, masz wilków. That's the way to show those bastards I mean good hit, sir. Uważaj na słownictwo, Virgilu. Okej, dobra. Zrobiliśmy pełne kółko i to już chyba byłoby całe miejsce katastrofy. Więc tu jest ta... A, tu jest jeszcze jeden wilk. Zabijamy wszystko. Czyli w RPG nie wiadomo o co chodzi. Chodzi o XP-ki. XP-ki na początku gry są bardzo, bardzo ważne. W pewnym momencie przestają być aż tak bardzo ważne, ponieważ... broń zniszczona, Virgil, coś ty zrobił. Serio, Virgil, coś ty zrobił. That's the way to show those bastards. What is it that you want of me? Serio, rozwalił swoją laskę. Virgilu. 50 punktów wytrzymałości. Nie wiem, czy jego była jakoś uszkodzona, czy coś, ale... nie powinno się tak szybko rozwalić. Nie najlepsze rozwiązanie, ale okej, dobra. Damy mu ten mieczyk. I cóż. Będzie na razie walczył mieczykiem. Rozwaliłaś broń, Virgilu, brawo. Okej, dobra. Mamy tu całą kapliczkę. No i Virgilu, tłumacz. The altar should clear things up for us a bit. It says, and the spirit of Nazarene shall be reborn on wings of fire in hills shrouded in fog. And fight the last battle with the evil one. Tak, ze złymi wilkami i świniami. I'm sorry, but I don't know. I guess we better find out, considering you're supposed to fight him. Okej, dobra, to dobry pomysł. Yes, of course. Nie traćmy nastroju, nie wykrzykujmy się nawzajem. To coś, co nie nadeszło. Idziemy do samogonnej skórz, Joachim wszystko wytłumaczy. O, a może już teraz przyszedł do nas. To chyba nie jest Joachim. Stój, co ty robisz? Kim jesteś, żeby mnie pytać? Co ty tu robisz? I mean no disrespect, sir, but I don't trust this bastard one bit. Bloody convenient he just happened to show up here just now, don't you think? Excuse my language, sir. I've dealt with buggers, individuals like this before. Perhaps you'll let me talk with him for a few minutes? Nie pozwolę. Sam to załatwię. Fine. I'm sure you know what's best to do. But be careful with him. I don't like the look in his eye. Zobacz, on ma tylko drugi poziom. Co może zrobić nam? Patrzę na Virgila uporczywym wzrokiem, przekręcając głowę, kiwając głową. Tak już lepiej. Teraz powiedz mi, czemu ty jesteś? Może teraz ty mi powiesz, co tu robisz? Jestem w zagrożonej wzgórz, to miasto niedaleko stąd. Widziałem katastrofę i przebiegłem najszybciej, jak tylko mogłem. Rozumiem, cóż, mnie się udało przeżyć. Więc byłeś na IFS Zephyr i przeżyłeś katastrofę? Czy nie widziałeś przypadkiem gnoma? Miał na imię Preston Rediff? Skoro on mieszka na zamglonej wzgórzach, to skąd może wiedzieć o pasażerach tego? Czemu tak cię to interesuje? Jestem zamglonym, bla bla bla. Zostaw mnie w spokoju. Obawiam się, że to nie wchodzi w grę. Widzisz, jestem tu po to, żeby zobaczyć, czy ktokolwiek przeżył. Nie podoba mi się twój ton, panie, z drogi. A ja upewniam się, że nikt nie ocalał. Teraz umrzesz, ha 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 ha.
na osobę, która umrze, będziesz ty. Ta Virgil zacznie się przydawać na coś. Zacznie trafiać. Albo coś, tendencje. Ta standardowo gość się sam zabije. Okej, jeszcze troszkę XP-ków jeszcze brakuje nam. Tak, tak. Nóż pod żebro, Virgil. Nóż pod żebro. No widzisz? Virgil, nie było nic takiego strasznego. This man was a hired killer. Someone doesn't want anyone walking away from this blimp crash. To był bardzo kiepski najemny zabójca, nie miał nawet broni. Tak, a co to ma wspólnego z tym gnomem? Yes. That may very well be the case. It might be a good idea to find out who owns that ring. Że znajdziemy parę odpowiedzi w Samgonie w górach. Yes. Let's go to Shrouded Hills. Dobra, jeszcze tylko upewnię się. O tak, oczywiście. Poznajecie to. Drugi nam nie będzie potrzebny. Wystarczy tylko jeden. Nikt nawet nie będzie skupiał tego złomu. Sir, you might wish to consult your map. I believe there might be a quicker way to Shrouded Hills. Wiem co robię, Virgilu. Gdybyśmy pozwolili Virgilowi tamtą rozmowę prowadzić tamtą rozmowę, to Virgil by go spłoszył. A nie chciałem tego robić, ponieważ XP-ki. Oczywiście. Tak samo też nie. Mam teraz już dostęp do mapy. Moglibyśmy od razu pójść do domu kapłana albo do Zamglonych Wzgórz. Ale nie chcę tego robić, ponieważ XP-ki, oczywiście. Okej, dobra. Zobaczcie, mamy tutaj dużą grupkę wilków. Okej, dwa się rzuciłem na Virgila. Wow, nieźle mu przekopał. Jeszcze kolejne idą. Virgil, broń się! Okej, rzucił się na tego, który najbardziej jemu zagraża. Wiecie co, chyba mu pomogę. Jeżeli tego nie zrobię, coś mi mówi, że niedługo będzie leżał trupem. Okej, ma jeszcze zaklęcia lecznicze, więc powinien ich użyć. Ja już mu nie mogę w żaden sposób pomóc. Wymaniłem się. Traf, że chociaż raz, Virgil. Okej, wyleczył się to dobrze. To troszkę potrwa. No to jest jeszcze kiepskie światło, więc nasza szansa trafienia jest dodatkowo obniżona. Ich też! Żeby nie było nie fair. To wszystko po prostu tylko zwiększa długość walki. Wiecie co? Zanim ruszymy dalej, to poczekam do świtu. Okej, dobra, Virgil. Dobra robota. Jednego wilka mniej. Okej, kliniczny przypadek zabicia samego siebie w trakcie walki. Witamy w grach RPG. Okej, ogłuszony. Fajnie. Okej, Virgil się uleczył. My sobie poczekamy do rana. Okej. Już ranek. Więc świeży, gotowy do drogi, ruszamy dalej zabijać wilki. O nie. Jeszcze troszkę XP-ków. Będzie awans. Ta, nieźle mu przywalił, Virgil. Dosyć niefortunne imię, Virgil, przyznacie. No, teraz znacznie lepiej trafiamy. Dzięki za leczenie.
quick save. Okej, dwa duże wilki, więc teraz z pewnością przyda się magia. Ja będę tankował. Już mam lepszą niki. Okej, dzięki. Trzeba jak najszybciej tego rozwalić. Zmęczenie 5. One nie zadają punktów zmęczenia, więc mogę sobie spokojnie trzymać zmęczenie na niskim poziomie i nic mi się nie stanie. W tym przypadku trzeba by uważać, żeby nie stracić przytomności podczas walki. Ja sobie poczekam, ja już wiem, że on przyjdzie jeszcze. Okej, unik. Dobrze. That's the way to show those bastards. I mean, good hit, sir. Good hit, sir. Zachowuj się jak gentleman, Virgil. Okej, tak lepiej. Chyba pokazuje, jak nasze punkty XP. To dobrze. Okej, kolejny wilk. 6-1, więc nie będzie zbytnio problemów. Unik. Unik. Tym razem bez uniku, ale okej. Krytyczne pudło. Proszę cię, Virgil, nie rozwal kolejnej broni. Nie mam żadnych zamienników dla tego. Musieli kupić w wiosce kolejny kij. Ała. Dobrze, że Virgil potrafi leczyć. Z pewnością to się przydaje. Okej. Jedna godzina dla odnowienia many. Muzyka się zacięła. Niedobrze. Lubię tą muzykę. Możecie obserwować, jak nam przybywa XP-ków, jak zadajemy obrażenia. Okej, tak lepiej. Dobra, zobaczmy. Pokażę zręczność, ponieważ mówiłem, chcę dobić trzeci poziom walki wręcz w miarę szybko. Myślę, że do piątego poziomu uda się dodobić. Jak już mówiłem, przy piątym poziomie dostajemy dwa punkty z tego jednego. Mógłbym się z nim biegać, ale co tam. Zbroja uszkodzona, broń uszkodzona, brawo, wiecie. Przy okazji, do postaci. W co ty inwestujesz punkty, że jeszcze nie dałeś? W ślusarstwo dałeś jeden punkcik. Tutaj nic nie dajesz. I zręczność podniosłeś, okej, więc na czwarty poziom już będzie zwiększał walkę wręcz uniki. Trochę późno, moim zdaniem. Bardziej, że na początku ślusarstwo w ogóle się nie przydaje. Każda postać ma swój określony tok rozwoju, którego zawsze się trzyma i zawsze idzie tak samo. Okej, teraz pobiegamy sobie. Tak chyba szybciej idzie nawet. Okej, wiecie co? Jednak nie. Dajemy Virgilowi za dużo ataków do przeprowadzenia, to zabija się.
Okej, dobra. Dobra, to już chyba wszystkie wilki. Właśnie na tej ścieżce jest taka grupka wilków, którą zawsze lubię rozwalać, ponieważ dodatkowe XP-ki. Ale parę wilków i... Okej, dobra. Zmierzamy do domu tego gościa. Kto skasować punkt? O tak, idziemy. Dwa groby. Coś tu się musiało dziać. Jamila, ukochana żona i matka. Saif, ukochany syn. Okej. Jak się okazuje, nie wszystko jest tak, jak wyglądało na początku. Krew. I mamy tego kapłana całego. Słucham, synu. Czego sobie życzysz? Kim jesteś? Jest przygarbiony stary kapłan, wygląda jakby cierpiał. Jest Arbalach. A ty kim jesteś? Punio to jest moje imię. Punio, co cię sprowadza na moją skromną farmę? Przysłał mnie tu duch Brechgo. Już nie żyje? Jakie to przykre. Przysłał cię tu, żebyś dokończył to, co on zostawił. Już? Dokończyć, co on zostawił? O czym ty mówisz? Jestem zakończony, iż jego ścieżka dobiegła końca tak szybko po tym, jak zakłócił moją. Po tym, jak zaoferował mi strawę i wodę, a jego przyjaciel Farkus, to chyba tak miał na imię, splądrowali mój dom i wynieśli wszystko, co tylko mogli znaleźć. Kiedy wreszcie znaleźli jedyny mój przedmiot, który miał jakiekolwiek wartość, święty artefakt, zabili moją rodzinę. A potem mnie zostawili, żebym umarł w cierpieniach. Przekląłeś ich? Wycofałem się ze stanu kapłańskiego wiele lat temu, ale na nic więcej nie było mnie stać w bólu i cierpieniu. Ich dusze nigdy nie opuszczą tego świata. A klątwa szaleństwa, która sprowokowała, że Farkus zabił Brechgo? Nie, to nie było szaleństwo, to była chciwość. Gdybym miał zgadywać, chodziło pewnie o to, że już Farkus nie miał zamiaru z nikim się dzielić swoim parszywym łupem. Godni pożałowania ludzie. Tak mi przykro z twojego powodu. Dziękuję ci za twoje miłe słowa, ale jest jeszcze coś. Muszę odzyskać ten artefakt, który oni ode mnie ukradli. Jest dla mnie niezmiernie ważny. Bez niego nie mogę skutecznie modlić się do swoich bogów. Czy Brechgo mówił cokolwiek? Dał jakąś podpowiedź, gdzie on mógłby się tam znajdować? Nie, nic takiego. Wiem, że nie jest to w najmniejszym stopniu twoja sprawa, ale czy mógłbyś mi pomóc mi w znalezieniu, co należy do mnie? Zrobię to z całą pewnością. Masz jakiś pomysł, od czego zacząć? Doskonale. Być może nasz przyjaciel pan Brechgo był w posiadaniu jakichś informacji, które mogłyby nam pomóc w poznaniu położenia mojego świętego przedmiotu. Ciepło się do ciebie uśmiecha. Doceniam twoją czynność, panie. Jednak nie mam nic, co mógłbym ci w zamian zaoferować. Wrócę, kiedy odzyskam twoją własność, panie. Okej. Okay. Surprise, surprise. Bandyta okazał się bandytą. A teraz trzeba... Musimy go przesłuchać. Okej, okay, całość się jeszcze pali. Więc co by się było tutaj? Tutaj jest wejście do jaskini. Musimy sobie z nim porozmawiać. Musimy to dobrze rozegrać, żeby zdradził nam położenie. Muszę porozmawiać z tym przyjacielem, który się zabił. Tak, więc rozmawiałeś z Arbalachem zamiast go zabić. Brawo, przyjacielu. Gwarantuję ci. Powiedz mi, gdzie jest Farkus. Dlaczego powinienem ci o tym mówić? Tak, zostanę tu na zawsze. Nie chcesz zemsty na swoim mordercy? Dlaczego powinno mnie to obchodzić? Zrobiłbym jemu to samo, jeśli on nie byłby szybszy, a tak czy inaczej, ja na zawsze tu będę. A jeśli mi pomożesz, przekonam Arbalacha, aby cię uwolnił. Zrobiłbyś to, prawda? Jeśli jest coś fajnego w takich szlachetnych typkach jak ty, to, że zawsze będziecie postępować zgodnie z zasadami. A, zgodnie z zasadami. Dobra i uczciwości, nawet jeśli to was zabije. Bardzo dobrze, wszystkiego, aby być uwolniony od tego bólu. Farkus jest tutaj. Dziękuję. Przy okazji to było kłamstwo. Tak będziesz tutaj cierpieć na zawsze.
Spadamy z tego, od tego frajera. Nie zamierzamy wracać tu już nigdy więcej. Przynajmniej nie do tego typka. Wiecie co, może jeszcze zgarniemy tą zbroję. Gdzie ona była? Tutaj, tutaj. Nie. Bardziej na północ. Przy okazji taki mały feature. Zapewne zauważyliście, zasięg przesuwania obrazu jest ograniczony. Zależy on od naszej percepcji. Jeżeli mamy większą percepcję, to możemy przesuwać ekran na dalszą odległość. Takie małe coś. Okej, okay, jeszcze coś. Sobie przejdziemy się szybko tutaj. No i widzicie? Voilà. Po co jakby myśleć jakieś nadzwyczajne systemy znajdowania ścieżek, które nigdy nie działają, kiedy można dać po prostu graczowi możliwość ustalenia sobie trasy. I to również działa. Znacznie lepiej. Ta... gość już wyparował. Może wilki go zjadły. Dobrze, no tak. Beznadziejny zabójca. Okej, okay, dobra. Przejdziemy się tam. Hej, tu jest skromna chata. Jestem bandyta. Pogadajmy z nim. Czemu zawracasz mi głowę? Odezwij się do mnie w ten sposób jeszcze raz. Naprawdę tego pożałujesz. Krzyczy, zasłania twarz rękami. Proszę panie, nie krzywdź mnie. Wybacz mi wszelkie urazy i niegodne rzeczy, które ci uczyniłem. Przysłał mnie tu Arbelach. Zwróć się do niego, albo umrzesz. Nagle robi się bardzo zaniepokojony. Co masz na myśli? Ja nie mam zielonego pojęcia, czy ty mówisz. To jest moje ostatnie ostrzeżenie. Ty robalu bez kręgosłupa. Masz! Oto i on! Proszę, nie rób mi nic złego. Szybko wręcz ci artefakt. W zasadzie myślę, że... dla samej przyjemności. Zabijecie dla samej przyjemności z tego płynącej. Okej, okay, nie chciałem odejść. Ale zdecydowanie chcemy go pozbawić życia. Dlaczego? Jeżeli powiedzieliście dla XP-ków, to zgadliście. To jest półork, więc trochę dobrze walczy. Ale to mu nie pomoże. O, patrzcie, kolejny. Gdzie ja jestem? Ból! Proszę, uwolnij mnie! Nie żyjesz. Co? Nie. Ta, aha, i wiesz jeszcze, ta klątwa nie przewiduje możliwości odejścia stąd. Proszę, nie, proszę. Okej, okay, dobra. Dobrze mu tak. Niestety nic przy sobie nie miał. Tylko ubranie wiejskie. Wezmę sobie. Czemu by nie? I wracamy do Arbalacha. Ciekawe, czy zabicie go spadło nam. Nie, nie spadło. Krzyżnik charakteru, więc to nie była tak, aż taka zła rzecz go zabić. Mamy dziś dzień, nie sądzisz? Nie. Proszę o to twój artefakt. Dziękuję ci. Dziękuję ci także duchy moich przodków. Muszę ci przyznać, że wcześniej cię okłamałem. Mam coś, co mogłem ci zaoferować. Coś o niewymiernej wartości. Cóż, że na ciebie moje błogosławieństwo. Każdy, kogo spotkasz, będzie teraz na ciebie reagował bardziej przyjaźnie niż do tej pory. O, dzięki. Okej, możemy teraz przejrzeć, bo to jest gdzieś tutaj zapisane. Historia ran postaci. Właśnie, kiedy mamy te krytyczne pudła, mamy szansę, iż... albo otrzymujemy trafienie krytyczne, mamy szansę, iż zostaniemy zranieni. Właśnie takie rany są zapisywane w dzienniku. Kiedy? Kto? Taki feature fajny. Okej, okay, to są jakieś statystyki. Okej, okay, Arbalach obdarzył cię swoim błogosławieństwem w podzięce za zyskanie świętego artefaktu. Fajnie. Więc nasza reakcja powinna jakoś wzrosnąć. Modyfikator do reakcji tylko minus 2. Oj, nasz charakter wzrósł o 10. Fajnie. Moglibyśmy go teraz zabić. To byłoby trochę problematyczne, ma 10 poziom. Ale nie chcę tego robić, ponieważ
spoko kość. Tak już wiele się wycierpiłem w życiu. Natomiast tamci dwaj bandyci zasłużyli na to, żeby cierpieć. Okej. Okay. W końcu możemy pójść do Zamglonych Wzgórz. Ale to w następnym odcinku. Co? Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.